Pamiętam, czytałem kiedyś o burmistrzu pewnego brazylijskiego miasteczka, który twierdził, że miał kontakt z kosmitą. Był to według niego, według tego burmistrza, tu cytuję, Japończyk o głowie Niemca. Wujek Adolf? Kto wie? I tak się ludzie śmiali właśnie jak z Kowron. Ale teraz wreszcie mamy bezwzględną pewność, że jednak życie w kosmosie jest. Ujawnił to w Krośnie Lech Wałęsa, mówiliśmy wcześniej o tym. A on od jakiegoś czasu wie, co mówi. Były prezydent powiedział, tu jest cytaty będą. Na innych galaktykach są trzy poziomy rozwoju intelektualnego. My jesteśmy najniżej. Patrzcie, w liczbie mnogiej mówi o sobie Lech Wałęsa. No i dalej cytat. Wyższa cywilizacja przyjeżdża, przygląda się, co oni tu wyprawiają. My, nie? Jak zagrozimy destabilizacją Putinem, atomem, oni nam przeszkodzą, przetną na pół. Ziemia się zwinie, wszystkich nas zgniecie, przytrzymają nas 5000 lat. Przyślą nam Adama i Ewy i od nowa będziemy budować świat. Koniec. Jak słyszycie, nudno nie jest. Rzucaliśmy kamieniami w dinozaury, to się doigraliśmy i nam kosmici Ziemię zwiną w rulon, co przy okazji dowodzi, że Ziemia jest płaska. Ale słuchajcie, kosmici są wśród nas. Istnieje teoria, jak usłyszycie, no nie będzie tajemnicą, że moja, że kosmici opanowali już ciała naszych polityków. Gdyż istoty pozaziemskie doszły do wniosku, że zachowania polityków w Polsce jest tak nienormalne, że opanowanie ich przez istoty nie z tej planety zostanie najpóźniej zauważone. No? Tak, no słuchajcie, można sobie robić śmichy, ale sprawa jest poważna. Słuchajcie, dostępna u nas marihuana lecznicza jest bardzo poważnie zanieczyszczona.